Beta Battlefielda 2042 to obecnie jeden z najbardziej obleganych przez graczy tematów. Naturalnie ja również trochę pograłem, czytałem dużo waszych komentarzy. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować wam małą recenzję, a bardziej ocenę tego, czego mogliśmy doświadczyć na przestrzeni kilku ostatnich dni. Pamiętajcie, że to też jest moje zdanie, wy możecie mieć inne, jednak zanim skomentujecie to zapoznajcie się z moją całościową opinią, aby uniknąć potem nieporozumień. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda 2042, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanał. A teraz zaczynajmy. Jestem Yahu i zapraszam do oglądania. Na wstępie od razu zaznaczę, że BT trzeba poddać ocenie bez względu na tłumaczenie, że jest to kilkumiesięczny build, co zresztą jest dla mnie trochę niezrozumiałe. Zwłaszcza, że otwarte testy mają na celu sprawienie jak najlepszego wrażenia i poprawienia wizerunku. Nie będę się skupiać zatem na każdym bugu, błędzie, optymalizacji, bo nie ma to po prostu żadnego sensu. Wiadomo jest, że jeśli faktycznie jest to starsza wersja, a deweloperzy nie robią nas w bambuko, to ulegnie to diametralnej zmianie, dlatego nie będę wróżyć co będzie działo się na premiery. Do tego został jeszcze miesiąc i jeśli gotowy produkt również będzie pod tym względem mocno wadliwy, to na pewno i z tego wtedy rozliczymy. A teraz do sedna. Strzelanie i czucie broni to jedna z pewniejszych rzeczy w Battlefield. W 2042 również nie mogę mocno narzekać na sam sposób odrzutu, rozrzutu broni, jednak ciągle nie mogę się przyzwyczaić do snajperki, której animacje, prowadzenie ognia różują się nieco od tego, co mogliśmy zobaczyć w poprzednich tytułach. Shotguny również są jakby bardziej zbalansowane, bo nie mamy już tego typowego kółka celowniczego pokazującego nam rozfrysk śrutu, a w zamian jest zwykły krzyżek. Jednak mają dalej swoją moc. Movement pozostaje dla mnie zagadką, nie to jakiś kod z czym się osobiście nie zgadzam, a bardziej Apex Legends, do którego w stylistyce Dysek by trochę nawiązało. Element, który mocno przyciąga w ten sposób uwagę i podkreśla tę hipotezę, to ślizgi, które początkowo mi się podobały, bo dodają swoistej dynamiki rozgrywce, ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że jednak są może trochę przesadzone. O ile w Battlefieldzie 1 i 5 było to mocno, opet, tak jednak dało się wyczuć, że nasz żołnierz faktycznie wykonuje jakiś fizyczny wysiłek, a tutaj mamy czysty slajd na parę metrów. Może za bardzo się czepiam, ale nie chcę pozostać w ocenie sztucznym. Sami specjaliści także wywołali u mnie małą konsternację, bo przed premierą opisywano ich jako spadkobierców klas z poprzednich części. W ten sposób przykładowo medyk miał się dzielić na kilku żołnierzy z unikalnymi umiejętnościami, a jak tak się gra to nie czuje się tejże koncepcji. Zauważcie, że jesteśmy praktycznie samowystarczalni. Każdy może wziąć sobie apteczkę bądź też wyrzutnie pocisków przeciwpancernych, a amunicję wymieniać w bardzo prosty sposób za pomocą panelu szybkiego lotu, co chyba nie do końca było zamierzone. W ten sposób oprócz charakterystycznych cech jak drony, kotwiczki na liny czy wieżyczki dostaliśmy całkowicie wymieszanych żołnierzy pozbawionych sensu stricto tego elementu zespołowego. Fakt, był on coraz mniej zauważalny już w poprzednich Battlefieldach, ale specjaliści i wolność wyboru naszego ekwipunku sprawia, że operatorzy praktycznie w całości się kompensują. Być może w sytuacji, gdy na premierę będzie ich 10 to ulegnie to jakiejś różnorodności, aczkolwiek budzi to u mnie mały dysonans i poczucie niepewności, bo zapowiadali to w trochę inny sposób. Lepiej według mnie sprawdzał się również system regeneracji zdrowia w Battlefield 5, który działał podobnie do tego z Hunt Showdown. Gdy gracz otrzymywał obrażenia, to poziom zdrowia odnawiał się tylko do pewnego poziomu rozmieszczonego w umownie przyjętych kafelkach, który liczył algorytm. Dawało to poczucie jakiejś sprawiedliwości i sensu strzelania do wroga, który nie mógł schować się, przeczekać do momentu, aż odzyska pasek zdrowia i zacznie do nas próć. No Ale u Was zdanie może być naturalnie inne. Tak jak sposób prowadzenia ognia z poziomu żołnierza jest mega przyjemny, tak pojazdy też od tego nie odchodzą. Czuć ich wagę, siły ognia i ograniczoną mobilność. Dla przykładu, Czołg faktycznie musi chwilę poczekać, zanim obróci mu się lufa, a przez to jest bardziej narażony na potencjalne materiały wybuchowe. Śmigłowcy i odrzutowce też wydają się całkiem ok. Generalnie dobry pilot zrobi ze wszystkiego dobry użytek. Bardzo fajna opcja ma F35, który może prowadzić ostrzał, będąc praktycznie w miejscu. Ale nie wszystko jest po mojej myśli. Samo uzupełniające się pociski to dla mnie nieporozumienie, bo w ten sposób pojazdy są całkowicie niezależne, mając do dyspozycji w każdym momencie pełny arsenał. Rozmiar mapy i 128 graczy jest całkiem adekwatny i personalnie nie różni się to dla mnie bardziej od rozłożenia punktów np. Na, na jedwabnym szlaku czy wrogiej transmisji. Są po prostu punkty bardziej oblegane niż inne, gdzie tworzy się momentami prawdziwy battlefieldowy młyn. Odległości między punktami można w prosty sposób zniwelować przez łatwo dostępne pojazdy. A poza tym to tylko podbój. Wyobraźcie sobie, jaką skalę walki dostarczy przełamanie na 128 graczy. To dopiero w pełni odda ogrom Battlefielda 2042. Martwi mnie natomiast sposób, w jaki postąpiono z wynagradzaniem graczy, którzy zdobywali punkty. W piątce znalazł się świetny pomysł ze wzywaniem różnych form wsparcia za zdobyte punkty doświadczenia w danej rundzie, a z kolei w 2042 może to zrobić każdy w ograniczonej ilości bez konieczności wbicia danego pułapu punktowego. Boty mają swój świat, ale nie są dla mnie zaskoczeniem. Poziom ich trudności musiał być dostosowany w końcu do każdego typu gracza. Możemy je swobodnie odróżnić od żywych graczy, a gdy spotkamy całą grupę w jednym momencie, będą dodatkowo zranieni, to mogą nam zrobić małe kółko. Co gorsza potrafią robić te bagi po zabiciu nas z broni białej. Szarik też jest po części elementem sztucznej inteligencji i moim zdaniem nie jest on przesadzony, a nasze obawy były niepotrzebne. Dużo obawy mam co do wyglądu ekranu odradzania i ogólnie UI. Fajnie, że zostawili rzeczywisty rzut skóry na pole walki, ale same paski wyboru broni, specjalisty czy gadżetów wywołują u mnie konsternację, czaby na pewno są w miarę skończone. Kolory jednak fajnie kontrastują. Zmieniania gadżetów w locie zdaje egzamin, ale przydałoby się do tego oddzielne okno w ekranie odrodzenia, jednak skoro będą skórki, zawieszki czy naklejki, to raczej nie ma się co martwić. Za to tablica wyników jest jakby wypaczona. Owszem, widzimy więcej własnych statystyk, ale tylko w wąskim zakresie drużyn. Nie ma już przynajmniej na razie starego schematu tablicy wyników. Pingowanie jest jak najbardziej trafne i w tym aspekcie od Battlefielda 5 niewiele się zmieniło. Smaczki czy detale są świetne. A rośliność wiernie reaguje na podmuchy wiatru czy energię wywoływaną przez strzał z broni. Only in Battlefield Moments i Sandbox jest wszędobylski i bardzo dobrze, bo pozwala na stworzenie naprawdę unikalnych momentów w grze. Rakieta również bierze udział w różnych wymyślnych zabawach. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że jestem na tak, bo przyjemnie spędziłem godziny w grze, ale jestem też w pełni świadomy, tak jak mogliście usłyszeć w dzisiejszym materiale, problemów z jakimi gra może się borykać, jeśli nie zostały one załatane już w trakcie produkcji. Czy tak się jednak stanie? Na to pytanie będę mógł wam odpowiedzieć dopiero po premierze. Nie mogę się doczekać wypróbowania wszystkich specjalistów, zawalczenia w honoru mieście i poznania kilku dodatkowych opcji. Pamiętajcie, że czeka nas jeszcze portal i tajemniczy hazard zone, a na becie gra się nie kończy. Najważniejsze to, żeby przyjemnie się grało, a to jak najbardziej jest obecne. Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, a ja serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Yahoo! Do zobaczenia! Cześć!